Siemanko! Witam w moim pokoju i zapraszam na drugi odcinek Farming Simulator 2015. Cześć, witajcie. Dzisiaj postanowiłem zająć się i pokazać wam Transport Bell. Do samouczka z platformy, z mapy Bjornholm wrócimy jeszcze może w tym odcinku, lecz najpierw postanowiłem wam pokazać bardzo ciekawą rzecz, bardzo ciekawa maszyna do transportu Bell. Fajnie się chwyta właśnie tą załadowarką, tą platformą załadowującą, niczym DJ chwytak. Zobaczcie, jak to się wszystko dzieje, jak ona zbiera. Jakie mamy zadanie? Tutaj mamy ją przyłączyć i następnie obniżyć platformę załadowczą, tą załadowarkę i zebrać belę na polu w taki właśnie sposób przedstawiony przez tą... To jest platforma zbierająca, ona tutaj śmiga sobie, zbiera i załadowuje te bele na przyczepę. Gdy już zbierzemy te wszystkie bele, udajemy się do gospodarstwa i na bruku, na placu mamy rozładować to wszystko. Ok, jedziemy. Wsiądźmy. Traktor jak zwykle trochę głośno chodzi. Potem przyciszę to wszystko. Przełączam. Ojej. A, mieliśmy kierownicę w ogóle. W ogóle jakie nowum? Takie nowum, że... Zrezygnowałem z przedstawiania siebie w miniaturce obok. Pokazuję kierownicę, jak kieruję właśnie tymi traktorami i innym sprzętem. Uważam, że to jest bardziej ciekawszy widok, jak to wszystko działa. Jak kierownica bardzo fajnie się przesuwa i jak koła się dobrze skręcają. Ok. Przyłączamy. Przycisk Q. Dobra, już jest załadowarka wszczepiona. Teraz musimy B, tą platformę załadowczą obniżyć. Ok. Podjeżdżamy. Na żądany pas. Musimy pamiętać jedną rzecz. Nie możemy za szybko tego robić, ponieważ platforma załadowcza nie zdąży wtedy z pracą, nie nadąży i po prostu ominiemy którąś belę i będziemy musieli się cofać. Jadę 18 na godzinę 19 i to jest chyba maksymalna prędkość, z jaką mogę załadować te belę. O, tu trochę popchnąłem kołem. To trochę pomogło w tej platformie. To jest niedługa robota. Bardzo na pewno pomaga ten sprzęt rolnikom. Ojej. Platforma musi prostopadle do ścianki beli pójść, żeby się załadowała. O, złapało, ale już myślałem, że będzie problem. Bardzo fajnie kierowniczko się zakręca. No mały promień ma ten traktor, ale damy radę. Też trochę ta załadowarka nas hamuje z tyłu. Przyspieszamy. 20 na godzinę, ale to za szybko, bo tutaj już nie zdążylibyśmy. Musiałem puścić gaz. O, muszę cofnąć. O, nawet od tyłu załadowało, fajnie. Bardzo fajnie. Z cofaniem z przyczepką nie mam problemu, ponieważ kiedyś jak byłem mały, mój tata dawał mi prowadzić nawet z przyczepką. Oczywiście teraz mam już prawo jazdy 8 lat. Chociaż nie jeżdżę z przyczepką. Ale jednak doświadczenie mam. I kiedyś za małego z przyczepką cofałem nawet. Ale to może było z raz czy parę razy. Ale wiecie, jak to się jest małym, 10-letnim dzieckiem za kółkiem. Naprawdę, jeździłem kiedyś w takim wieku samochodem. Na początku na kolanach u taty, a później sam. No i robota jest skończona. Czas wyładować. Zebrałem już wszystkie bele i... Musimy je wyładować tam na placu. I tak, podczas wyładunku dwukrotnie musimy nacisnąć przycisk odpowiedzialny za wyładowanie. Pierwsze naciśnięcie przycisku ustawi ładowacz, drugie rozładuje te bele. Ok, jedziemy na bruk.
musimy na tym bruku wyładować. Postawimy sobie tutaj, żeby gdzieś, żeby nie zablokować jakiejś komory lub jakiejś drzwi. Dobrze, pierwsze naciśnięcie przycisku, o! A, jeszcze zapomniałem B ustawić. Ale już teraz za późno, bo mogłem tą platformę złożyć, a już teraz jest za późno. Dobra, ustawiliśmy. Tutaj wyładuj belę, o! Dobra, B już nie działa, nie złożyłem platformy. A weźmy X, anuluj rozładunek. Fajnie to wygląda. Okej. A, B, już się nie da złożyć, kurczę, platformy. Okej. Dodajemy O. Stawiamy w pionie. Platformę. Okej. Jeszcze raz O, żeby złożyć. Samouczek ukończony. Gratulujemy pomyślnego ukończenia samouczka. No i okej. Jeszcze raz O, żeby złożyć w ogóle maszynę. Dobra. Skończyliśmy. To kochani, do zobaczenia w następnym trzecim odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie lajkować łapkami lub też negatywnymi łapkami w dół, jak tam sobie chcecie. Jeśli się podobało lub nie. Możecie też zasubskrybować, jeśli tego nie zrobiliście. Dobra kochani, kończę. Na razie.